Możesz teraz w tę stronę się przytulać. Dawaj śmiało, jedź. Jedź, przejdź. Przejdzie śmiało. Daszek nieruszony. Tak jak teraz. Możesz troszkę w tą. Nie wiem, czy się tu wyrobisz. Nie, gdzie samochód, czy? Dobrze jest, dawaj. Prosto cały czas, prosto. Prosto, prosto, prosto jedź. Jeszcze jedź, 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 jedź. Jedź, jedź. Jedź. Co? Prosto. Jedź. Jeszcze i dobra, dawaj. Opór dookoła. No dawaj. Kury tylko w gonie. Kury w gonie. Nie ma już? Tu jest jeszcze kura jakaś. Jesteśmy na warsztacie drugim. Uszczelniamy pokrywę zaworu. Znacie ten. To miejsce już nieraz tu odcinek z niego był. I tak, odkręcamy. Będzie potrzebny. Wtryski wyciągamy. Będą
Tak, 21. Badamy motor od razu i już. Oczki. Ten nasadkę daj. Podejdzie? Jedna nie podejdzie pod jedną stronę, tu może nie podejść, będzie trzeba odgiąć rureczkę. No i tak. Człowiek się uczy całe życie, pierwszy raz widzimy na oczy taki sprzęt. Tutaj majster, kierownik tego warsztatu. Ile robiłeś już te silniki, mówisz? Ile lat na początku? O kurwa, 30 lat temu. 30 lat temu, ale ile? Że robiłeś trochę lat chyba? 12 lat. 12 lat przy nich robiłeś. Łopa, nie, malowanie, to kurwa, nie malowanie. Po nocach ci się śniły pewnie. Nie tylko. Tu to jest dwa. Autobusa. Ale to, słyszałem, że jest różnica jednak między tymi autobusowymi, tak, a tymi. Czyli jest różnica podobno. Czyli autobusy jakbyś tu założył, to na pewno byś nie, nawet stająka byś nie posił. Bo by chuj go strzelił. Nie, bo po prostu jest wał nie utwardzany. A tu jest utwardzany wał, tak? Tu musi być wał. Dlatego się nie szlifuje właśnie. Czy się szlifuje? Nie. Właśnie się... Szlif, możesz zeszlifować. No. Nie przyniesiesz tego. Czego? Ty tego kartonu. Możesz zeszlifować, ale musi być... Dawniej był taki gościu w Andrychowie i on te wały utwardzał. No, ale to oryginalnie w Andrychowie, tak? Tak. Tam gdzie robili to. Tak, był taki i tego, i utwardzał. Później on utwardzał, jak ja jeszcze robiłem. Tak się tego, to on utwardzał jeszcze tak jakby u siebie w domu miał taki warsztat, nie? Ale nie wiem, nie mam telefonu i nie wiem, czy ten gość jeszcze istnieje, rozumiesz? Jeszcze nie funkcjonuje, bo on... Zatkać tutaj. On wtedy, wtedy... Jak go? Już... Chciałbym wepchać go? Nie, czy chcesz naciąć ten? On już wtedy był w podeszłym wieku, wiesz? No to może tak być, bo właśnie tak jak pamiętasz, co szwagier, też Marcel mówi, że z tego autosana ten silnik. To jakbyśmy kupili taki i wsadzili zadowoleni, że w eleganckim stanie, to wiesz, że nie stająka byśmy nie obrócili. Nie, ale byś stająka nie posiadł. Ale on bywa, ale tamten silnik był w agregacie prądotwórczym, to on też chodził na wysokich obrotach, to może był właśnie... Może miał ten wał. Musiał. No to chyba, żeby był właśnie z tym wałem utwardzany, to wtedy tak. Ja słyszałem właśnie, że te silniki, te wały się podobają właśnie przez to, że są twardzone, nie szlifuje. Gdzieś tam widziałem na internecie jakiś gościu, taki fanatyk bizonu opowiadał, cholera wie jeszcze, że to... W brusku też niby nie powinno się szlifować, ja przyszlifowałem, odpukać na razie chodzi. Chodzi. Co? W tych ruchach to szlifowali na okrągło te wały. A oni właśnie w bruskach mówi, że nie wolno, że to nie wolno. Ja bym przeszlifował. Szlifowali, w bruski go szlifowali. I śmigaj. Szlifowali, chłopie, to tam. Nie pierdzielo, bo szlifowali. 60 na 6 jeździła. U teścia jest na 5 i tyle lot. Na 5 a coś jest już na 6. Chyba jedna stopa. Coś tak mi świta. No i rureczkę chodzą nawet bez odkręcania, nie? No nie będą, nie trzeba nic ruszyć. A te gumki o co tam chodzi? Je się pycha kurwa na te długopisy czy co? No tak. Tak, tak. One są albo wypalone są, albo co? No mamy nowe, nie? Nie, czyli one, powiem ci, one są miękkie. To się tu wymienia, bo zobacz, że jeszcze są, nie są płaskie tutaj u góry. Tu się lało spod uszczelki. Widziałeś, że to z uszczelki? Tak, ale masz, też nie, waliło spod tego, bo tu widzisz, tu zobacz. Głęboko się działa, z tym się wydaje, bo ożygane takie dookoła. Tutaj nawet ta uszczelka się nie odbiła. Na deklu. Szczerze wam powiem, że tutaj to może dać się kosmikowi. Co, ta uszczelka to za nową, chłopie. Nie, uszczelkę. Ale nie, korek. Korek to jest jakiś 30 pod klawiaturą. Taki, żeby nie, nie ten... To znaczy, że kurwa silnik nie chodzi. Tak, ale jak oni będą odkręcać, dolewać, to będzie gówno z tego. Co będziemy dolewać tutaj? Olej w razie W. No ale co ma to tutaj? No to olej jest przecież... Wlew doleje przecież. No, korek na górze. Cięgło, korek na górze i tyle, nie? Parę godzin kurwa, bo... Jak tu są trzy śruby na taką płaszczyznę, to tak się wydaje. Wystarczy, żeby... Pryska, paliwo. Ale za ten zaworek, ten zwrotny założony, kurwa, bajka. Od zestrzała. Przekręci no, już. No. Brzdęgi już. A tak to, ile żeśmy się ukurwowali, tutaj to masakra. Lewów co idzie? Trzynastka? Trzynastka tu jest. Skomplikowane. Wspomnienia wracają, jak ten silnik, ten. Widzisz tę klawiaturę? Czy nie, wracają? Widzisz, tu jeszcze się ukurwa, uszczelka przykleiła, trzeba zdrapać. Odpalenie. Alon. Dobra. Ale gada teraz, strzała. Ale praca silnika jest jaka niesamowita. Ale skurczywy cichutko gada, ty. Naprawdę, powiem ci, że... Ja pierdzielę, jestem... No co, no jak go bez gazu praktycznie na najniższych obrotach, żeby nie chodził. Chodził cicho, że w osobówce, kurwa. Naprawdę. Jak nie diesel.
Panowie i panie, patrzcie, co się tu dzieje. Widzę zakopcił, bo kurzy. Zakopcił, bo paliwa miał więcej tam na tym, nalało się, nie? Nalało się. Ale to chwila, moment i już nie kopci. Jak przepali, to już to nic nie kopci, nawet dymka nie puszcza. Ale powiem ci, że no, ta turbina na taką to, ale jak francowata ładuje, jak nie... Ładuje turbo? Zajebiście. No. I powiem ci, że ciągnie od samego dołu. Słychać ją, nie? Bo ona jest na stałe, ona nie ma żadnych... Nie ma, ale jak jesteś spieprzono czy coś, to kurwa chłopie nie... Ale to słychać nawet, nie wiem, jak dasz gazu. A tutaj cokolwiek, właśnie chciałem ją sprawdzić, to że ręką tu ruszył, a ona ładuje, kurczę. Sadzi, no i o to chodzi. Powiem, kurde, że... powiem ci, że jestem zadowolony. Powiem ci, że zajebiście ładuje kurwa. Dawaj. Kurwa, tak, włazić tu po tym boku to... A nie, że kurwa i na koło bierze się, owaj. Chuj, no to łeb złamy się nauczy w końcu. No i ale cichutko chodzi, powiem wam, no, moi tak drodzy widzowie, że ja jestem w szoku, naprawdę jestem kurde w szoku. Kultura pracy silnika się tak zmieniła, że... To się bardziej klekotu. Jakby inny motor, ale fajnie, bo korkowa jest uszczelka, nie? Oj, no, że one takie, no... To są... Co? Jak jednorazowe. No tak. Trzyma, to trzyma. No i nie ruszać więcej, nie? Trzyma, chłopie, to trzyma, jak go, wiesz? Tu trochę zlazło. Umarłego obrożę, jak to mówię. I tak, mówiłem widzowie, po 180 na wtryskach ustawione. Wtryski sprawdzone, wszystkie ładnie pompują. I te gumki założone przede wszystkim. I co? Tak, żeby nie zwrócić tym szalki idzie, nie? Nie, tu jest dobrze, tu siada dobrze. Będziemy musieli obserwować ją, tę szalkę, żeby nie wyskoczyła. Te śruby coś dajesz trochę? Nie. Tu wyleciała. Tu jest w całym tym. Tu jest dobrze. Tu wlazła na środku. Nie, tu siedzi dobrze. Podnieś ten dekiel. Kurwa. To jest takie... Wiesz co, mały, weź no przynieś kropelkę i weźmiemy ją kropelkę. A nie można trochę smarkund? Nie, jak do smaru, to ale... rozleci się ta uszczelka. Ona... Te gumki tak potem trochę wystają. Weź no tam niech do kropelkę. I zostawimy tak. No, te gumki powinny wystawać tak trochę, żeby je ściskać. Tak, tak, nie muszą wystawać. Rozumiem, dlatego tak. Jakbyś miał na równo, to nic by ci to nie dało. To by nie uszczelniało, nie? No właśnie zastanawiam się, wiesz, jak to ma być, nie? Nie, musi tak być. Ciągnie turbo? No, to daje, dlatego i dałem gazu, chciałem spędzić, ale ona kurwa od samego dołu ciągnie. Ale jak dałeś, to taka chmura poszła, że... Jak na deczko trochę tego, to ona już sadzi. Już staje. Tak. To jest na stałe, ile spalin, tyle powietrza. Bez tej turbiny to chodzi jak za 0,56, zwykłe 100 koni, tak. 105 koni. A z tą turbinką różne źródła podają, bo niektórzy mówią 125, niektórzy 135, 120 i tak wiesz. Nie ma dokładnego... Nie ma dokładnego tego. Czemu jeszcze jak tam się jeszcze w to bawiłem, to powiem ci, że nie ma żadnych takich danych, ile to w ogóle naprawdę... Sensownie ma koni, nie? Tak. Ale się mrzawka zrobiła. Taka mrzawka pada, tak... Ale bak kurde wyczyszczony i miernik paliwa działa. To nas szokowało. Jesteśmy już na bazie. Przyjechaliśmy od Józia. I co? Od Józia Rafała. Dziękuję im bardzo za pomoc. Ustawiliśmy zawory. Wymieniliśmy te gumki. Nie będzie się lał olej teraz. Ustawione ciśnienie na wtryskach na 180. Przy dokręcaniu go zawsze głowiczek gdzieś coś tam ruszy, dlatego że wstawiłem 180, 175 mówi książka, plus minus 5, jak to mówili. No, odpal Stachu, widzowie posłuchają, jak teraz pracuje motor, jak niesamowicie pracuje tak naprawdę. Jest coś pięknego, naprawdę. Kurwa, nic nie słychać teraz. I nawet przy motorze można rozmawiać w miarę. Można rozmawiać przy motorze w miarę i słychać nas. A wcześniej tak rypało. Co? Zagrzany jest motor, daj mu! W ogóle nie kopci ani nic. Pięknie, samo teraz on da. Pracuje ten motor bardzo, ogólnie bardzo słodko. Dajmy tu trochę w komorze. Przy wysokich obrotach zobaczycie, jak on pracuje teraz.
wolne obroty. Słyszycie? Przekazuję. Bajecznie. Opa. Przejdę sobie. No idziemy dalej, zaraz dalej robić gwiatę. Bajeczka, panie. Kultura pracy. No nic nie słychać klepania. Jak znajdę kawałek filmu, to wam pokażę. No, dla porównania tu wrzucę. Jak klepało wcześniej, a jaka jest teraz różnica. Zegary tam są. Nie wiem, czy mi złapie. Zoom nie złapie. Temperatura 60 stopni około. Ładowanie ładuje. Paliwo pokazuje. Ciśnienie pokazuje. No, na szczęście wszystko pokazuje, co dla nas jest najważniejsze, tak? No i tak. Kończymy i idziemy dalej działać z headerem. Wieczkarnia, header. Roboty jest, także co? Działamy dalej. I do następnego odcinka, nie? Bo to będzie takie przerwa w nadawaniu. Adios, jeszcze raz dzięki panowie, mega pomoc. Taka jest robota zrobiona.